Dzień dobry. Witam Państwa na moim kanale YouTube'owym oraz na moim nowym portalu Wolnych Słowian i Wolnych Polaków, który jest w internecie pod adresem slowianieiukrytahistoriapolski.pl. Wszystko pisane razem. slowianieiukrytahistoriapolski.pl. I zapraszam do filmu pod roboczą nazwą Kluczowe zagadnienia genetyki genealogicznej, historycznej oraz archeogenetyki w zastosowaniach słowiańskich i lechickich. Jak zwykle ten film nagrywam w formacie audio-video plus. Audio to znaczy, że będę czytał mój taki artykuł, który stanowi zarys tego filmu. Wideo to znaczy, że będzie mnie widać, a plus to znaczy, że będę komentował ten artykuł i te komentarze będą być może najważniejsze. I zaczynam czytać. Genetyka historyczna może być też nazwana genetyką archeologiczną, populacyjną, archeogenetyką lub po prostu genetyką genealogiczną. Od razu dodam, że poprawna jest też nazwa nie tylko genetyka genealogiczna, ale też genealogia genetyczna, bo są różne rodzaje genealogii i też jest taka, w której ważną rolę pełni genetyka. I dalej. W artykule tym poruszę kilka ważnych zagadnień genetyki historycznej. Genetyka historyczna to jest nazwa, którą ja lubię, które wśród miłośników historii powodują nieporozumienia. I nie tylko wśród miłośników. Niestety także wśród zawodowych pracowników nauk historycznych. Genetyka historyczna wykorzystuje metody genetyki, a szczególnie genetyki genealogicznej, do badania dziejów ludów, narodów i poszczególnych ludzi. Daje odpowiedzi na pytania, na które klasyczne metody historii i nauk okołohistorycznych nie są w stanie odpowiedzieć. Czyli napisałem, że do badania ludów, narodów i poszczególnych ludzi. No, jeżeli chodzi o badania ludów, no to co nas najbardziej interesuje, skąd pochodzą Polacy, skąd pochodzą te największe części populacji polskiej współczesnej. Jeżeli chodzi o poszczególnych ludzi, no to na przykład możemy spytać, badając genotyp, do jakiego ludu należą na przykład jakiś dobry przykład teraz szukam, na przykład jakiś bohater, Polak wspaniały. No przychodzi mi do głowy na przykład profesor Witold Mańczak. Możemy zbadać, on już nie żyje niestety, zmarł kilka lat temu, zbadać jego geny i stwierdzić, no wiemy, że był Polakiem, ale Polacy mają bardzo różne geny. Albo na przykład kim był, teraz jakiś czarny przykład wyszukuję, kim był Adolf Hitler. No, wiadomo, że był Austriakiem, udawał Niemca, a kim był naprawdę? Okazuje się, że zostało to zbadane. Są to bardzo ciekawe badania, które pomagają nam zupełnie inaczej spojrzeć na historię. W przypadku oczywiście Adolfa Hitlera, bo w przypadku pana profesora Witolda Mańczaka, to pewnie wynik byłby taki dosyć standardowy. I dlaczego ta genetyka jest nam potrzebna? Dlatego, że historia korzystała zazwyczaj do tej pory z pomocy źródeł i z pomocy nauk pomocniczych historii. Jeżeli chodzi o źródła, no to niewiele można w historii ustalić. Tak naprawdę źródła zaczynają się no kiedy? Na jakieś 2000, 3000 lat temu. Starsze źródła historyczne nie są już takie precyzyjne. Może one gdzieś są ukryte, ale nie mamy takich zapisów. Najstarsze zapisy to są zapisy Wed indyjskich. Kiedyś to było jakieś 3000 lat temu. No może trochę więcej, ale to jest w skali historii ludzkości. To są bardzo młode czasy. Już nie mówiąc o tym, że trzeba potem interpretować te źródła, przetłumaczyć odpowiednio. Można nimi manipulować przeróżnie. Także historia oparta na źródłach jest świetna, ale o ile jest potwierdzona przez na przykład genetykę. Genetyka źródłem ścisłym.
No, archeologia, tak samo archeologia. Archeologia nic nie mówi o historii ludzkości. Mówi tylko, że wykopano jakieś tam kości, czy jakieś przedmioty, artefakty. Mówi, że należały one do pewnej kultury, zresztą zdefiniowanej arbitralnie przez archeologów. Każdy profesor archeologii może to inaczej zdefiniować. I tak się czasami dzieje. Ale nic nie mówi na przykład o tym, czy to byli nasi przodkowie, ci, których kości zbadano, czy też nie. A genetyka to mówi. Bardzo precyzyjnie. Czyli to byli, czyi to byli przodkowie. Dalej, antropologia. Też świetna, antropologia fizyczna. Też świetna dziedzina naukowa, która pomaga historii. Ale historycy niechętnie z niej korzystają, ponieważ antropologia fizyczna twierdzi na przykład, że Słowianie na naszych ziemiach polskich już są od kilku tysięcy lat, a historycy, ci tacy ostatnio modni historycy antypolscy, wymyślają, że przyszliśmy dopiero 1500 lat temu, my Słowianie, na ziemie polskie, niemieckie i tam ziemie południowych Słowian. No jest to nieprawda. I antropologia, i genetyka twierdzą, że nie, że byliśmy tu już kilka tysięcy lat temu. Szczególnie genetyka jest nauką ścisłą i w zasadzie nie ma z nią dyskusji. Dlatego nagrywam ten film o genetyce, żebyśmy się orientowali, jakim narzędziem dla historii jest genetyka. I dalej czytam artykuł. Czym więc ta nowa nauka pomocnicza historii się charakteryzuje? Po pierwsze, genetyka jest nauką ścisłą. Jeśli wyniki badań genetycznych właściwie zinterpretujemy, to możemy mieć pewność co do poprawności tak otrzymanych wyników. No proszę Państwa, w naszej cywilizacji ustala się ojcostwo przy pomocy genetyki z wielkim prawdopodobieństwem. Z pewnością ustala się zabójcę, że na przykład zbada się DNA zabójcy i ustala, i nawet no niestety wyroki bardzo ciężkie się wydaje przy pomocy właśnie biegłych genetyków, którzy stwierdzają, tak, to ten człowiek tam był, chyba on to zrobił, no jest to w zasadzie pewność, to nie jest chyba. Dziedziczy się przy pomocy, jeżeli udowodnimy, że ten dziadek, który zmarł, to jest rzeczywiście nasz dziadek i można to udowodnić przy pomocy genetyki, no to sąd przyznaje nam ten majątek, który po nim pozostał. Jeżeli oczywiście tam nie ma jakiegoś testamentu, to są sprawy prawne. W każdym razie badania genetyczne są niezwykle ścisłe i w 100% pewne. To znaczy od razu można się zastrzec, że nic nie jest w 100% pewne. Ale są takie rodzaje badań genetycznych, gdzie pewność orzeczenia genetyków zbliża się, prawdopodobieństwo tego, że oni powiedzieli prawdę, zbliża się naprawdę do 100%. Na pewno jest powyżej 99%. I dalej, punkt drugi. Genetyczne badania współczesnego i kopalnego DNA pozwalają określić stopień pokrewieństwa zarówno poszczególnych osób, jak i statystycznie liczone podobieństwa całych populacji. Społeczeństwa nie są genetycznymi monolitami. Poszczególne osoby mają różne charakterystyki genetyczne i dlatego pokrewieństwo populacji można określać i interpretować tylko statystycznie. Co nie znaczy, że nie są to badania ścisłe. Stopień pokrewieństwa mniejszych spokrewnionych ze sobą grup osób, na przykład ich pochodzenie od wspólnego przodka, można określić bardzo dokładnie i z dużą pewnością. Podobnie zdarza się, że pokrewieństwo między poszczególnymi osobami można ustalić ściśle z pewnością rzędu 100%. No to co mówiłem o tych sądach, że sądy to ze 100% pewnością pewne wyniki genetyków biorą. Punkt trzeci. Jeżeli wyniki badań osób żyjących współcześnie poddamy działaniu specjalnych algorytmów genetyczno-statystycznych, to bez użycia kopalnego DNA możemy określić te pokrewieństwa oraz historię poszczególnych populacji. W takim przypadku badanie kopalnego DNA służy tylko do kontroli lub do wskazywania nowych możliwości. Takie podejście jest bardzo ważne, ponieważ kopalne DNA w pewnych warunkach i dla pewnych okresów historycznych bywa mało lub zupełnie nieosiągalne. No, po pewnym czasie kości się rozpadają. I koniec. Nie zostanie najmniejszy ślad DNA. Po kilku tysiącach lat. To zależy od warunków przechowywania. I dalej.
Szczególnie w przypadku naszych przodków, Słowian, stosowane przez nich całopalenie i jeszcze czasami rozsypywanie prochów zwłok osób zmarłych całkowicie uniemożliwia badanie ich genotypu. Dlatego, proszę Państwa, jeżeli się zdarzy, że Państwu powiedzą, że zrobiono badania jakichś zwłok gdzieś w Polsce i tam nie było genotypu, tam nie było tych genów podobnych do naszych współczesnych, to mogli być goście, którzy przyszli na teren Polski, bo nasi przodkowie, z tego co wiemy, a wiemy dość dużo, w ciągu tych ostatnich kilku tysięcy lat całkowicie się kremowali, po prostu spalali, przed chrześcijaństwem oczywiście. Spalali swoje te resztki doczesne i koniec. My nie, w ten sposób nie zbadamy, kim byli nasi przodkowie. Wyjątki są, no kiedy na przykład zginęli w bitwie, wpadli ci przodkowie do jakichś bagien i tam te resztki doczesne się przechowały. No taki przypadek mamy w przypadku bitwy nad Dołężą, nad taką rzeką we wschodnich Niemczech, czyli na terenach dawnych Słowian Połabskich, jakieś 100 km na zachód od Szczecina. No i tam stwierdzono, że DNA tych ludzi to jest DNA najbardziej podobne do współczesnych Polaków i jeszcze innych ludów, ale szczególnie Polaków. No i, ale to był przypadek. Normalnie w razie śmierci nasi przodkowie zwłoki zmarłych spalali. I dalej, czytam. Punkt 3a. Dlatego należy odrzucić pomysły niektórych historyków Polski, którzy twierdzą, że z powodu spalania zwłok przez Słowian nie można genetycznie określić ich historii. Można przecież skorzystać z genotypu Słowian współczesnych. To jest to, co było w poprzednim punkcie. Wiem, że dla osób, które nie mają podstawowej wiedzy ze statystyki i genetyki, może wydawać się to niemożliwe, jednak genetycy na świecie taką pracę wykonują i mają dobre wyniki. Czyli jeszcze raz powtarzam, na podstawie DNA ludzi żyjących można, znając historię, znając geografię, można określić, co było w przeszłości. Punkt 3a. Prawdą natomiast jest, że oparcie się w badaniu historii naszych przodków na kopalnym DNA da wynik skrajnie zaniżony ze względu na ich masową kremację zwłok osób właśnie, osób zmarłych właśnie. Czyli to, co powiedziałem przed chwilą. Punkt 4. Skojarzenie danych genetycznych z geograficznymi pozwala określić nie tylko historię genetyczną ludzi i populacji, ale też zmiany ich położenia geograficznego lub ich brak. Czyli z prawdopodobieństwem określonym użytą metodą obliczeń statystycznych możemy powiedzieć na przykład, że przodek pana Jana Kowalskiego przed 15 tysiącami lat mieszkał na terenie Syberii Południowej. Takie rzeczy można robić i tak się robi. Genetycy takie rzeczy mówią. Punkt 4b. Jest to możliwe, ponieważ mutacje występujące w męskich chromosomach Y i w chromosomach mitochondrialnych dziedziczonych po liniach żeńskich, są unikalne i nieodwracalne, czyli dziedziczone z pokolenia na pokolenie. Występują też z określoną statystycznie częstotliwością, na przykład co 1000 lat, mniej więcej. Co jest niezwykle istotne w badaniach historycznych, ponieważ dzięki temu w badanych genotypach, w badanych genach możemy określić skalę czasu, czyli następowanie po sobie DNA różnych osób żyjących w różnych czasach i przestrzeniach. Punkt 5. Badania genetyki genealogicznej można podzielić na 3 podstawowe rodzaje. O, to jest bardzo ważne. Badanie Y-DNA, badanie mtDNA i atDNA. Czyli, teraz rozwinę te nazwy, badanie genotypów ojcowskich w liniach dziedziczenia chromosomów męskich Y. To jest to tak zwane Y-DNA. Drugie, to jest badanie mitochondrialnego DNA w liniach dziedziczenia matczynego. To jest to, co się zapisuje MT małymi literkami i dużymi DNA. Oraz badanie pozostałego autosomalnego DNA człowieka. Każde z tych badań, pozostałe autosomalne DNA, to jest to, które się określa zapisem ATDNA, AT małymi literkami DNA dużymi,
I to jest badanie całego właśnie, tak przeczytałem, pozostałego DNA człowieka, ono się nazywa autosomalne, za wyjątkiem tych dwóch chromosomów, chromosomu Y męskiego i chromosomu mitochondrialnego, dziedziczonego w liniach żeńskich. Ten mitochondria mają i mężczyźni, i kobiety w komórkach, także on jest dziedziczony i po linii męskiej, i po żeńskiej, ale tak w sposób ciągły, poza to jedno pokolenie, dalej jest dziedziczony tylko w liniach żeńskich. To jest bardzo ważne. Każde z tych badań daje inne spojrzenie oraz uwypukla inne aspekty historii zapisanej w ludzkim DNA. I punkt szósty. Każde z tych trzech rodzajów badań ma swoje zalety i wady. Znając je, możemy zdecydować, z jakiej metody badań skorzystać. Użycie ich wszystkich oraz powiązanie i przedyskutowanie wyników daje najpełniejszy obraz. I dalej, punkt 6a. Należy zwrócić uwagę na fakt, że badania YDNA i mtDNA, czyli te po liniach ojcowskich i matczynych, dziedziczenia, ściśle określają przodków danej osoby, w sensie ich przynależności do pewnej podhaplogrupy. Natomiast promowane ostatnio badania atDNA, czyli te autosomalne, określają tylko prawdopodobieństwo danych dwóch zestawów chromosomów przepraszam, nie prawdopodobieństwo, określają tylko podobieństwo danych dwóch zestawów chromosomów autosomalnych. Czyli są mniej ścisłe. W takich badaniach wynik może być typu. Osobnik ten ma atDNA podobne do mieszkańców północnej Europy sprzed 3000 lat. Prawda, że brzmi to tak dosyć nieludzko. Podobny do mieszkańców, ale to jakich mieszkańców? Kto tam mieszkał w tej Europie północnej 3000 lat temu? Nie wiadomo. Natomiast badania YDNA i mtDNA dają ściślejsze wyniki, jeżeli chodzi o dziedziczenie. O to, kto od kogo pochodzi. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, bo na przykład Niemcy powiedzieli sobie, że te kasty rządzące Indiami, kszatriowie i Brahmini, pochodzą od nich, od Aryjczyków, czyli Niemców. Bzdura, genetyka to obaliła. Oni pochodzą bardziej od nas, z naszych ziem. Genetyka wykazała dokładnie, że oni pochodzą z okolic Kujaw i my pochodzimy, my Polacy pochodzimy z okolic Kujaw, tylko że ci Aryowie, którzy poszli do Indii, emigrowali po prostu z Polski. I to jest jednoznaczne. No były takie teorie historyczne, które mówiły, owszem, że mieszkańcy polscy pochodzą z Polski, pochodzą z Indii, dlatego że kultura Indii jest podobna do kultury słowiańskiej, a tylko że genetyka pokazała czarno na białym, że droga była odwrotna. I tak też mówią zapiski Hindusów, Indów i wiele innych źródeł. Ale genetyka jest najważniejsza, bo ona jest ścisła. Czyli kontynuując, co to badanie autosomalne robi? Czyli bardziej określa rejon zamieszkania niż pochodzenie genetyczne związane z pochodzeniem etnicznym, rodowym badanych osób. Dodam jeszcze, że haplogrupa lub podhaplogrupa to grupa osób mająca identyczne YDNA lub mtDNA, co definiuje ich położenie w drzewie rodowym haplogrup męskich dla YDNA czy też żeńskich dla mtDNA. I punkt siódmy. Istnieją jeszcze inne metody badań genetyki genealogicznej, jak na przykład badanie xDNA, czyli badanie chromosomów żeńskich, ale są one mniej precyzyjne i w praktyce mniej użyteczne. To xDNA, te chromosomy żeńskie, to jest część badania autosomalnego. Także to jest najmniej stosowane badanie, ale czasami pomaga przy poszukiwaniu na przykład rodziny swojej. I dalej. Wydaje się więc, że genetyka historyczna jest idealnym narzędziem do określania dziejów ludów i narodów. Oczywiście podstawowym warunkiem poprawności jest zrozumienie praw rządzących populacjami
i dobra znajomość genetyki samej. Na koniec powiem jeszcze, spróbuję zrobić taki krótki zarys haplogrup. Co to jest w ogóle haplogrupa? Temu zagadnieniu poświęcę inne filmy, ale no ponieważ jest wielka potrzeba tej wiedzy, wiele osób interesuje się, pyta, co to są Słowianie, no i kiedy oni przyszli do Polski, no udowadnia się to, mówi się, no przecież my, Polacy, mamy w 60% tą haplogrupę słowiańską R1a. Genetyka udowadnia, że ta haplogrupa była obecna na terenach Polski już kilka tysięcy lat temu. No więc to jest absolutny dowód, że jesteśmy na tych ziemiach właśnie od tych kilku tysięcy lat, jak tylko ten lodowiec opuścił ziemię Polski. Tam oczywiście mieszaliśmy się z innymi ludami, ale stanowimy w Polsce większość i to większość już od kilku tysięcy lat. Oczywiście Polacy to nie tylko R1a, no ale to są inne zagadnienia. Na razie skupmy się na tym, co to jest haplogrupa. Więc haplogrupa jest to grupa osób mających no powiedzmy taki sam chromosom męski Y, jeżeli mówimy o tak zwanym YDNA, mówimy o liniach dziedziczenia męskiego, albo taki sam chromosom mitochondrialny, jeżeli mówimy o tak zwanym mtDNA mitochondrialnym, kiedy mówimy o dziedziczeniu żeńskim. No żeby nie robić zamieszania, skoncentruję się tylko w tej chwili na grupach, na haplogrupach męskich, czyli tych dziedziczonych w linii męskiej. Na czym to polega? No polega to na tym, że jeżeli wyobrazimy sobie, że istniał jakiś pierwszy człowiek w ogóle w historii ludzkości, czy też po prostu w jakiejś odizolowanej populacji, to on wszystkim swoim, ten mężczyzna oczywiście, bo mówimy w tej chwili o mężczyznach, to on wszystkim swoim potomkom męskim przekaże dokładnie taki sam chromosom męski, nazywający się YDNA. I w ten sposób wiemy, że wszyscy jego potomkowie mają ten sam chromosom. Ja powiedziałem, że cywilizacja jest odizolowana. W takim razie, czy po kilku tysiącach lat wszyscy jego potomkowie rzeczywiście będą mieli taki sam ten chromosom Y? Nie, ponieważ zachodzi mutacja. Co jakiś czas, to pewien okres czasu, który można obliczyć, pojawia się mutacja. I wtedy powstaje nowa haplogrupa, a raczej podhaplogrupa tamtej haplogrupy. Czyli ten patriarcha, najstarszy pan, przodek nasz, utworzył jedną haplogrupę, a jeden z jego męskich potomków jakiś czas później zainicjował, w wyniku mutacji, nieświadomie oczywiście, w wyniku mutacji zainicjował inną haplogrupę. Czyli tak powiedziałem, haplogrupa to jest grupa osób mających ten sam obraz chromosomu Y męskiego. Ale też mianem haplogrupy określa się właśnie ten obraz. Czyli pewien rodzaj, pewien obraz chromosomu męskiego nazywa się haplogrupą męską YDNA. I jeszcze czasami mówię to wszystko po to, żeby Państwo byli poinformowani dokładnie, jak jest ten termin haplogrupa używany. Jeszcze czasami jest tak, że tym mianem haplogrupy YDNA nazywa się tą mutację. Nazywa się nie tą grupę osób, nie ten obraz chromosomu, tylko samą mutację nazywa się haplogrupą. Ale myślę, że najwygodniej przez haplogrupę rozumieć dla nas, osób zajmujących się historią i historyków, najwygodniej jest z haplogrupą nazywać pewną grupę osób mających właśnie ten obraz chromosomu YDNA, czyli będących po tej właśnie ostatniej mutacji, która zaszła albo u nas, konkretnie u mnie, albo u mojego przodka jakiś czas temu, ileś tam pokoleń wstecz. Także to by była haplogrupa. Haplogrupa charakteryzuje się, ma fajne cechy. Mianowicie nie można zaprzeczyć pokrewieństwa w linii męskiej. Jeżeli
u mnie znajdzie się jakąś haplogrupę, która jest pod haplogrupą na przykład R1a, a w inny sposób udowodni się, że R1a powstało na przykład na Syberii, czy gdzieś tam w Iranie, w Turcji wschodniej, załóżmy, a nigdzie indziej go nie było, nie ma, no w tej chwili już może być, ale nie było wtedy, no to ja na pewno jestem potomkiem tych ludzi, którzy byli tam gdzieś na Syberii Środkowej, Zachodniej, czy też właśnie w tej Turcji i Iranie, w zależności od tego, gdzie to naukowcy, genetycy ustalą, gdzie ta R1a haplogrupa powstała. I podobnie z innymi haplogrupami. Czyli jest to bardzo ścisły dowód, mający pewne ograniczenia, mianowicie, że podaje tylko naszego przodka w linii męskiej, jednakże podaje go w sposób pewny. Kiedy badamy autosomalne DNA, o którym wspomniałem wcześniej, to, że tak powiem, niedziedziczone drogą męską czy żeńską, to ono jest rekombinowane u kolejnych pokoleń. Więc tam wszystkie dane są z pewnym prawdopodobieństwem, nie są ścisłe. A te linie dziedziczenia w haplogrupach, czy męskich, czy żeńskich, mówię w tej chwili tylko męskich, są bardzo ścisłe. Po drugie, haplogrupy i ich podhaplogrupy. Podhaplogrupy to, tak jak wspomniałem, wtedy, kiedy po jakimś czasie jeden z potomków tego pierwszego patriarchy ma jakąś mutację, znowu minie, załóżmy, kilka pokoleń, znowu jego potomek ma jakąś mutację i tak dalej, no to powstają nowe podhaplogrupy, czyli nowe, inaczej mówiąc, haplogrupy. I one mają tą cechę, że statystycznie rzecz biorąc, mniej więcej co ten sam okres czasu następują. I to nam pozwala obliczyć horyzont historyczny, czyli horyzont czasu. Na dodatek, jeżeli skojarzymy to z danymi, tak jak już czytałem, z danymi geograficznymi, no to mamy wszystko. Mamy, od kogo się zaczęło. Mamy, na kim się skończyło, no bo badanie genotypu, sekwencjonowanie genotypu ludzi współczesnych i w ogóle genów nie jest problemem. Czyli mamy, od kogo się zaczęło, mamy, na kim się skończyło, mamy, ile to trwało, mniej więcej, ale z dość dużą dokładnością. No i jeszcze jak to skojarzymy z danymi geograficznymi, no to mamy wspaniały po prostu aparat historyczny. Aparat, którego historycy niechętnie używają, szczególnie polscy. Dlaczego? No bo są kłamczuszkami. Nie zawsze ich teorie są prawdziwe. Na przykład ta teoria, że Słowianie przyszli na ziemię Polski 1500 lat temu około. Ta teoria jest po prostu fałszywa. Nie ma na nią żadnych pozytywnych dowodów, ani nawet archeologicznych, ani lingwistycznych, językoznawczych, co obalił właśnie profesor Witold Mańczak. No, jest to propaganda. Jest to propaganda wymyślona przez polskiego profesora, pana Kazimierza, jak on się nazywał, Godlewskiego, z Uniwersytetu niestety Jagiellońskiego w latach 70., który za to dostawał różne zaszczyty od niemieckich kół naukowych. A on tą teorię wziął od niejakiego Cossiny, Gustafa Cossiny, który był tak naprawdę też Polakiem, Mazurem i nazywał się Kozina prawdopodobnie, bo sobie pozmieniał to swoje nazwisko. I był to jeden z czołowych ideologów Niemiec nazistowskich, faszystowskich, hitlerowskich, jakby to nie nazwać. No niestety. I nasze dzieci polskie uczą takich rzeczy w szkołach. A genetyka to już dawno obaliła. Dawno to może zbyt wiele powiedziano. Ale tak już od 5 lat wiadomo, że ta teoria jest na pewno fałszywa. Nie tylko z powodów archeologicznych, historycznych, czyli nie ma żadnych źródeł, które by to potwierdzały, żadnych, natomiast są źródła, które mówią coś innego, że Polacy przybyli raczej gdzieś tam z południa. Z Chorwacji chyba mówią kroniki przeważnie, a na pewno z Naddunaju. To piszą kroniki, to pisze Nestor, i wielu innych, nasi kronikarze też to piszą, zagraniczni. A mimo to mówi się, że my przyszliśmy z Bagien Prypeci i to bardzo późno. No to genetyka, ten pogląd
tak zwany allochtoniczny, całkowicie obala. My jesteśmy autochtonami. No ale wszedłem tu na grunt zastosowań genetyki do historii. Natomiast głównym tematem tego, co mówię, są te haplogrupy. Właśnie haplogrupy są użyteczne, ponieważ one w przeciwieństwie do innych badań, nawet genetycznych, nawet autosomalnych, dają bardzo precyzyjne odpowiedzi. Dają bardzo precyzyjne odpowiedzi na temat haplogrup. Tak jak mówiłem, wspomniałem, nakręcę następne filmy. A teraz już ten film będę kończył, bo nie chcę zbyt dużych dawek nowej wiedzy, a genetyka genealogiczna czy też historyczna jest dziedziną wiedzy nową i nawet jeżeli ktoś uczył się genetyki w szkole i to nawet niedawno i zna te wszystkie mechanizmy dziedziczenia i tak dalej, różnych chorób genetycznych, z tymi chorobami genetycznymi, jak się okazuje, to trochę przesada, no ale jest coś takiego, rzeczywiście zależność pewnych schorzeń od stanu naszych genów. No więc nawet jeżeli ktoś to studiował, no to genetyka historyczna to jest trochę inna dziedzina wiedzy, trochę inna nauka i dlatego zapraszam już Państwa do słuchania moich następnych filmów na ten temat, a nie tylko. Zapraszam do samodzielnego czytania książek, artykułów i zapoznawania się z tą wiedzą. Na koniec, jak zwykle, zapraszam do i proszę o lajkowanie, czyli polubienie po polsku moich filmów. Proszę o subskrypcję, czyli zamawianie, informowania o nowych filmach, bo subskrypcja moich, bo subskrypcja to jest słowo obce. I bardzo proszę o komentowanie. Komentarze są bardzo ważne, bo to jest dla mnie jakiś sygnał zwrotny, czy ten temat jest ciekawy, czy nieciekawy i co powiedziałem nie do końca jasno. No bo ja jestem na jakimś etapie tych studiów nad Słowiańszczyzną, genetyką, a Państwo mogą być na innym etapie, albo dalej, albo bliżej, albo inaczej. I wtedy taki sygnał zwrotny bardzo mi się przyda. Dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia.